W codziennej swojej pracy spotyka się Pani z pacjentkami, z kobietami, które są w ciąży. Pytanie z Pani punktu widzenia, dlaczego wiele z kobiet nie podejmuje decyzji o macierzyństwie, bądź podejmuje te decyzje z medycznego punktu widzenia późno? Tak, spotykam się bardzo często z moimi pacjentkami, bardzo dużo pracuję i rzeczywiście mamy problem dzisiaj duży w Polsce, w Europie, na świecie z podejmowaniem decyzji o świadomym macierzyństwie. Problem jest niezwykle złożony. Wpływa na to przede wszystkim sytuacja polityczna w kraju, wpływa na to trudności finansowe, trudności z uzyskaniem kredytu, ze spłatą kredytu, inflacja, wojna, która się toczy tuż za naszą granicą, ustawa antyaborcyjna. To wszystko ma wpływ i to są dane, które znam od swoich pacjentek, bo to są właśnie najczęstsze przyczyny. Ja często moje pacjentki pytam, czy chcą zajść w drugą ciążę, czy planują w niedługim czasie drugą ciążę i właśnie z takimi odpowiedziami się spotykam. Natomiast drugą kwestią są kwestie medyczne. Pacjentki coraz później decydują się na zajście w ciążę. W tej chwili już powyżej 30 roku życia większości polskich miast, więc tutaj jest też problem różnego rodzaju schorzeń, które te pacjentki już na tym etapie posiadają. Jakieś nadciśnienia, cukrzyce, takie choroby cywilizacyjne, które też opóźniają decyzje o macierzyństwie albo wręcz pacjentki rezygnują z tego macierzyństwa. Czy można zaryzykować taką tezę, że to poczucie bezpieczeństwa, czy to rozumianego jako bezpieczeństwo to społeczne, ekonomiczne, ale też medyczne, zdrowotne jest tym takim podstawowym kryterium? Myślę, że przede wszystkim lęk przed tym, co będzie. My żyjemy dzisiaj w takim bardzo niestabilnym świecie, bardzo chaotycznym, bardzo nieznanym, nieprzewidywalnym. I to jest to, co pacjentki zgłaszają, to jest to, co powoduje, że te pacjentki albo się wstrzymują jeszcze z zajściem w ciążę, albo odwlekają, albo rezygnują. A stres i poczucie lęku też nie sprzyjają prowadzeniu samemu ciąży? Zdecydowanie tak. Ciąża powinna być prowadzona w takim komforcie psychicznym, w spokoju. Kobiecie powinno być to absolutnie zapewnione. Poczucie stabilności, poczucie, że da radę, że wychowa dzieci, że będzie jej wiele czynników sprzyjało, a jest zupełnie odwrotnie. Dlatego stąd też właśnie pacjentki nie decydują się w tej chwili na rodzenie dzieci.